Ja chciałbym czytać Słowo Boże. Otwórzmy, jeżeli mamy swoje Biblię, otwórzmy list do Hebrajczyków, 10 rozdział, 35 wiersz i na dół. Takie wspaniałe słowo, jak się cieszę za uwielbienie, cieszę się, że Duch Święty działa, że On jest z nami, że jest dobry dzień dzisiaj, to jest wspaniały dzień, aby wielbić Pana, to jest dobry dzień, aby słuchać Jego słowa, to jest dobry dzień, aby budować wiarę w naszych sercach. Amen. I dzisiaj jest naprawdę dobry dzień, aby się zbliżyć na nowo do Pana, żeby na nowo wziąć od Niego nowe błogosławieństwa. I właśnie tutaj żeśmy się zebrali w dobrym miejscu. Chcę Wam powiedzieć, że w dobrym miejscu wybraliście dobrą porę i możemy wielbić naszego Pana. A teraz słuchajmy Słowa Bożego. I czytamy tak, od 35 wiersza, 10 rozdział, list do Hebrajczyków. Nie porzucajcie więc ufności waszej, która ma wielką zapłatę. Albowiem wytrwałości wam potrzeba, abyście, gdy wypełnicie wolę Bożą, dostąpili tego, co obiecał. Bo jeszcze tylko mała chwila, a przyjdzie ten, który ma przyjść i nie będzie zwlekał. A sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie. Lecz jeśli się cofnie, nie będzie dusza moja miała w nim upodobania. Lecz my nie jesteśmy z tych, którzy się cofają i giną, lecz z tych, którzy wierzą i zachowują duszę. A wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy, przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy. Do tego miejsca. Wiecie, niesamowite słowo, niesamowicie przemawiające do naszych serc, ale chciałbym wam przypomnieć, bo na pewno znacie dobrze i wszyscy wiecie, o czym będę mówił, na temat wiary. Wiara to jest coś niesamowitego, to jest coś fascynującego. Naprawdę chcę was zachęcić. Nie powiem już o tym, że jest konieczna. Słowo Boże mówi, że bez wiary nie można podobać się Bogu. Ale chcę was zachęcić do czegoś, co to jest naprawdę wielki skarb w naszym życiu. W tym liście czytamy, że wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy, przeświadczeniem o tym, malujemy nasz obraz tego, czego jeszcze nie widzimy, to jest właśnie wiara. Coś, czego jeszcze nie widzisz, masz obietnicę od Boga, słyszysz Boże Słowo, ale jeszcze tego nie widzisz, ale w tym momencie malujesz przed swoimi oczami, w swoim sercu to nosisz, masz obraz gotowej rzeczy i zaczynasz dziękować Bogu i przynosisz to i kwestią czasu tylko jest, kiedy się to stanie. Amen? Halleluja. To jest wiara i to jest niesamowite. Wiecie, gdyby nie było wiary, ja bym był nieszczęśliwy, bo większość w moim życiu to właśnie tak się działo. Kiedy przyjąłem Jezusa Chrystusa, to nikt mi nie powiedział, że będziesz się czuł inaczej. Albo będzie tak, albo będzie tak. Ale powiedział, uwierz Pana Jezusa, a On ciebie zbawi i przebaczy wszystkie twoje grzechy. I to się stało. I to się stało. Kiedy uwierzyłem, kiedy wyznałem Mu swoje grzechy, On przebaczył mi wszystko. Mało tego, On wymazał to wszystko i zapomniał. Już nigdy tego nie wspomniał. Było to już kilka lat temu, ale nie wspomniał jeszcze ani razu. I wiecie, taki jest nasz Bóg. Kiedy uwierzysz Jego Słowo, to nie ma rzeczy niemożliwych. Nie ma rzeczy, to co On obiecał, to spełni. Jak się cieszę z tej ostatniej pieśni, któreśmy śpiewali. Bóg obietnice swe spełni i wiarą możesz przyjąć każde Jego obietnice, każde Jego Słowo. Nie powiem możesz, ale musisz się uchwycić. Uchwycić się każdej Jego obietnicy. Wiara jest niesamowitą rzeczą. Słowo Boże jest przedstawiona w różny sposób. Jest też przedstawiona jako tarcza. Jako tarcza. Pamiętacie w liście do Efezjan w 6 rozdziale jest napisane tarcza wiary. Nie zapomnijcie o tarczy wiary. Wiecie, kiedy żeśmy się modlili w piątek na spotkaniu modlitewnym, to modliliśmy się o jednego brata i w pewnym momencie zauważyłem, mówił świadectwo, że było dużo ataków na jego życie. I w pewnym momencie dotykały te ataki. I zauważyłem, jak modliliśmy się o niego, że wziął taką wielką półokrągłą tarczę, jak Rzymianie mieli. Nie wiem, czy oglądaliście, jakie rzymskie tarcze wyglądały. Było ich więcej, kilka rodzajów, zależy do jakiej walki. Ale ta tarcza, która osłaniała w szyku bojowym, była półokrągła, wysoka, wielka tarcza, którą żołnierz przykucnął i potrafił cały się za nią schować. I widziałem podczas modlitwy naszego brata, który przykucnął lekko, schował się za taką półokrągłą tarczą, a tutaj niesamowite strzały, pociski odbijały się na prawo, na lewo, tylko świstały w jedną, w drugą stronę, a on był nieruszony, nietknięty. I zatem on słyszał to, on nawet czuł, że to uderza w niego, ale nie tknęła go ani jedna strzała. I wiecie, zrozumiałem, czym jest wiara tak naprawdę. Wiara jest tarczą. Jedna z takich postaci wiary to jest tarcza. Tarczą zasłaniasz się przed wszystkimi atakami diabelskimi. Wyobraźcie sobie, ile razy dziennie przychodzą ci myśli niewłaściwe. Myśli, które nie powinny się pojawić. Słowo Boże mówi, myślcie o tym, co w górze, nie o tym, co na ziemi. I diabeł przychodzi do ciebie i on wie, że ty masz niesamowite rzeczy w Bogu, niesamowite bogactwo. I on przychodzi do ciebie i ktoś się z twoich braci, z twoich bliskich, ktoś się z tobą nie przywitał. I diabeł mówi, widzisz? Coś sobie przeskrobałeś i musisz teraz dojść do tego, co, żeby to odkręcić jakoś.
idź albo przepraszaj go, albo coś, bo widzisz, on nawet nie popatrzył się w twoją stronę. I diabeł rzuca pocisk. I wiecie, to jest nic, to jest prawie, że nic, ale ten pocisk jest w stanie zrujnować twoje całe błogosławieństwo całego dnia. Amen? Zmieliście taki przypadek? I on potrafi zrujnować ci cały dzień przez takie głupotę. Więc wtedy bierzesz tarczę wiary. Co to jest tarcza wiary? Bierzesz tarczę wiary i odbijasz to, nie przyjmujesz tego. Mówisz w imieniu Jezusa Chrystusa, odbijam to i nie będę się domyślał, nie będę myślał o tym, co na ziemi, ale o tym, co w górze. Jeżeli może mnie nie zauważył, nie wiem, o co chodzi. Jeżeli ma coś do mnie, to by przyszedł i powiedział. Zgadza się? I wiarą w tym momencie przyjmujesz, czyli odbijasz tarczą wiary tę myśl i zaczynasz zwycięskie życie. Halleluja! I możesz wielbić Boga dalej. Podnosisz głowę do góry i dziękujesz Bogu za zwycięstwo. Takie proste nasze sytuacje. Diabeł przychodzi i przynosi ci nawet Słowo Boże, nawet Słowem Bożym. Ja wam powiem takie świadectwo. Mam przyjaciela, właściwie dosyć dawno już go nie widziałem, ale kiedyś, kiedy byliśmy w jednej społeczności, modliliśmy się, Duch Święty działał, i było wiele uzdrowień. Co spotkanie, ktoś przychodzi uzdrowiony. I to były takie natychmiastowe, wiecie, przyszedł z jakąś dolegliwością konkretną, a potem przynosi świadectwo, że w jednej chwili coś poczuł nawet w swoim ciele, poszedł do lekarza i to się potwierdziło, że jest uzdrowiony. I wiecie, takie świadectwa były, co spotkanie, co społeczność, były nowe świadectwa. Ludzie przychodzili z wiarą, przyjmowali uzdrowienie, a on miał dość poważną dolegliwość. I przychodził na tę modlitwę z początku. Modliliśmy się, nic się nie działo. I kiedyś pytaliśmy się go z moim znajomym, pytałem się, jak to jest, że się nic nie dzieje? I on wtedy przyznał się, o co chodzi. On powiedział, że w Słowie Bożym znalazł gdzieś, apostoł Paweł też miał jakąś tam chorobę, modlił się, ale Bóg mu odpowiedział, że dosyć masz, że masz moją łaskę. Jest takie miejsce w Słowie Bożym. Apostoł Paweł negocjował z Panem i taką odpowiedź otrzymał. I wiecie, on się tego słowa uchwycił i powiedział, że taka sytuacja pewnie w jego życiu też zaistniała. I ja mu mówię tak, posłuchaj, nie znam dobrze Słowa Bożego jeszcze, ale chyba ze 300 albo 400 obietnic w Bożym Słowie jest. Przypadki, kiedy Pan Jezus chodził po ziemi, nie było ani jednego człowieka, którego by nie uzdrowił, który by odszedł z chorobą. Jest tyle przykładów, jest cała Biblia, całe Słowo Boże, jest pełno przykładów. Wszyscy, którzy przyszli do Jezusa, byli uzdrowieni. Tylko apostoł Paweł, kiedy negocjował z Bogiem, pytał się o swoje stan ciała, dostał osobiście odpowiedź i dziękował Bogu za to. To była rozmowa z Bogiem i oni się dogadali. I ty się uchwyciłeś jednego słowa. I wiecie, ja chcę wam powiedzieć, że diabeł potrafi ci przynieść nawet Słowo Boże. Do Pana Jezusa też podszedł i powiedział, a skocz z tej góry, przecież aniołowie cię podniosą. Jest napisane. Jest napisane? Jest napisane. A Pan Jezus powiedział, nie będziesz kusił Pana Boga swego. Idź precz. Użył tarczy wiary. I szatan musiał ustąpić. I wiecie, tarcza wiary to jest niesamowite narzędzie w ręku wierzącego. Kiedy zaczniemy używać, kiedy używamy, ja wiem, że używacie tarczy wiary, to żadne ogniste pociski nie są w stanie zakłócić twojej społeczności z Bogiem. Nie są w stanie zrujnować twojej wiary, twojego życia. A wiara to jest niesamowite. To jest niesamowite. To jest substancja, która w połączeniu ze Słowem Bożym jest eksplodująca. Halleluja. Kiedy dostaniesz obietnicę od Pana i uchwycisz się wiarą. Pamiętam taką siostrę, kiedy modliła się każdego spotkania. Wyobraźcie sobie każde spotkanie. Ja w tym czasie prowadziłem uwielbienie w tym małym zborku. I wiecie, ja każde spotkanie słyszałem tę samą modlitwę. Panie, Ty powiedziałeś, że jak uwierzysz w Pana Jezusa, będziesz zbawiony Ty i Twój dom. I ona się modliła o swoją rodzinę, nie zbawiono, o swojego męża, o swoją rodzinę. Każde spotkanie modliła się, dostała obietnicę, jeżeli uwierzysz w Pana Jezusa, będziesz zbawiony Ty i Twój dom. Dostała to słowo, uchwyciła się go i modliła się. Wiecie, była wiosna, deszcz padał, ona się modliła na spotkaniu. Przyszło lato, było ciepło, upalnie, ta siostra modli się, Panie, kto uwierzy w Jezusa Chrystusa i będzie zbawiony i jego dom. I ja słyszałem to słowo każdego spotkania. Minęło 7 lat i to się stało. Halleluja. Wiecie, wiara wymaga czasu. To nie znaczy, że jeżeli tego nie masz w tym momencie, albo nie stanie się to w tej chwili, kiedy się pomodlisz, zawołasz do Boga, to, że to się nigdy nie stanie. Wiara wymaga wytrwania. Halleluja. Ktoś tutaj modlił się wspaniałą modlitwą. Panie, ja chcę zaufać Tobie i nie porzucić tej ufności. Wiecie, to jest to, że tutaj jest napisane, nie porzucajcie więc ufności waszej, która ma wielką zapłatę. Wielką zapłatę. Kiedy wierzysz Bożemu Słowu, masz obietnicę, kiedy masz obietnicę, Słowo od Boga, wierz temu i chociażby się cokolwiek działo, chociaż okoliczności będą przeciwne, ufaj Bogu i wierz. Halleluja.
Halleluja. Wiecie, chcę was zachęcić, że u Boga nie ma czasu. Tam nie ma przestrzeni, ani czasu, ani limitu. I u Boga tych 7 lat to mogło być tylko jeden moment. A wiara tej siostry kochanej mogła wzrósć w ten czas niesamowicie. I tak też się stało. Wiecie, u Boga nie ma limitu czasu. U nas to są dni, to są godziny, to są miesiące, lata. Tego, czego najbardziej się chyba ludzie obawiają. Panie, minęło już 2 lata, a ja się ciągle modlę. A się ciągle modlę. Dziewczyny mają największy chyba z tym problem. Modli się o męża i mówi, Boże, już cały rok minął. A ja się modlę dalej. Ile jeszcze? Wiecie, ale u Boga nie ma limitu czasu. On ci da odpowiedź. I jak wiarą się uchwycisz Słowa Bożego, to się stanie. Amen? Ja chciałbym was zachęcić. W liście do Marka, w Ewangelii Marka jest napisane w 11 rozdziale, ja tego nie będę czytał, ale przytoczę 11-24, jest napisane tak, Pan Jezus mówi, tam wyobrażacie, przypominacie sobie taką sytuację, kiedy drzewo nie miało owocu, Pan Jezus chciał jeść z tego drzewa i to nie był czas na te owoce. I Pan Jezus przeklął to drzewo. I potem następnego dnia przechodzą uczniowie z Panem koło tego drzewa i mówią, patrz, Panie, to drzewo uschło od korzenia. I Pan Jezus mówi tam takie słowa wspaniałe. Jeżeli byście wierzyli, wierzcie, i o cokolwiek byście prosili, tylko wierzcie, że otrzymacie, a spełni się wam. Pan Jezus wręcz nawet prosi, tylko wierzcie. Nie porzucajcie wiary. Jeżeli prosicie Ojca o cokolwiek, tylko wierzcie, że otrzymacie, a spełni się to wam. Potem dalej jest napisany taki kluczowy werset, który dał mi dużo do zrozumienia. Się śmieję z tego, kiedy kiedyś mojemu znajomemu mówiłem przez telefon, że czytam Ewangelię Marka. A on tak chwilę milczy w tym telefonie i mówi, wiesz co, ale chyba rok temu mówiłeś mi też, że czytasz Ewangelię Marka. Ja mówię, no wiesz, od tamtego czasu nie mogę z niej wyjść jakoś. Wiecie, to jest tak niesamowite, kiedy patrzysz się, kiedy widzisz moc i wszechmoc Bożą i w taki prosty sposób, kiedy Pan Jezus jako człowiek postępuje, uzdrawia i mówi te niesamowicie mocne słowa, że nie umiałem się od tego oderwać. I tam w Ewangelii Marka dalej Pan Jezus mówi, że jeżeli zaraz za tym mówi, jeżeli macie coś do kogoś, to przebaczajcie, tak jak Ojciec wam przebacza. Przebaczajcie. Jednym z kluczów do tego, aby otrzymać coś od Boga, jest przebaczenie. Nie możesz niczego otrzymać od Pana, jeżeli żyjesz w nieprzebaczeniu. Wiecie, Bóg robi coś takiego. On kiedy przebacza grzechy, On je wymazuje, Słowo Boże tak mówi, On je zapomina i to już nigdy nie przypomina. I On chce, żebyśmy tak samo robili. Wiecie, my kiedy chcemy otrzymać coś od Boga, tak samo musimy przebaczać tym, którzy nas krzywdzą. Tam w Ewangelii Marka to jest napisane. Ale chciałbym zwrócić uwagę na coś innego. Pan Jezus mówi, o cokolwiek byście prosili, tylko wierzcie, że się wam stanie, a otrzymacie. Halleluja. O cokolwiek. I ja bym chciał następny punkt wiary powiedzieć. Bóg nie dał żadnego ograniczenia. Nie dał żadnego ograniczenia. Słyszycie to? Żadnego ograniczenia Bóg tutaj nie postawił. Przez Jezusa Chrystusa to powiedział i nie pomylił się. Powiedział, o cokolwiek byście prosili Ojca w imieniu moim, tylko wierzcie, że się stanie i otrzymacie. Halleluja. Oczywiście chodzi o wolę Bożą. Chodzi o to, abyśmy mieli poznanie Boga. Abyśmy rozumieli wolę Bożą. Bo możesz modlić się o to, żebyś żył tutaj na ziemi wiecznie, ale wiadomo, że to nie jest wolą Bożą. Albo swojego malucha chcesz zamienić na inny samochód. Akurat może w tym momencie to nie jest wolą Bożą. Dlatego musisz poznać wolę Bożą. Ale tutaj jest napisane już konkretnie, o cokolwiek byście prosili. Bóg nie daje limitu, nie daje żadnych ograniczeń. Wiecie, to mnie naprawdę poraża. On nie daje żadnych jakichś wskazówki. Do tego momentu możecie prosić i nie ma sprawy. Ale tutaj musimy porozmawiać. On mówi, o cokolwiek byście prosili, tylko wierzcie, że się wam stanie, otrzymacie. Halleluja. Amen? I taka jest wiara. Taka jest wiara właśnie. Ja bym chciał powiedzieć wam takie świadectwo. Już nie wiem właśnie, jak to mówić, żeby się z tradycji nie stało zadość, jak powiem o moim dziadku. Wszyscy się śmieją wtedy. Ale ja wam coś powiem. Ja to trochę z premedytacją robię. Bo potrzebujemy dużo ojców duchowych. Amen? Potrzebujemy duchowych ojców. Mój dziadek był dla mnie ojcem duchowym. I ja wam powiem, że dziadkowie i babcie, ja to dla was tak z premedytacją trochę robię, żebyście wzięli do serca jak wiarą, przyjmijcie to wiarą, jak bardzo ważne jest wasze życie, jak bardzo ważne jest wasze postępowanie. Wiecie, ojciec duchowy, to jest, ja wam powiem taką krótką definicję.
Żyj w społeczności z Bogiem i bądź autentyczny i jesteś ojcem. Ojcem duchowym. Nie musisz być wcale, nie musisz mieć poznania wielkiego. Nie musisz być najmądrzejszym człowiekiem. Ale wierz w Boże Słowo i miej społeczność z Nim. Jesteś niesamowitym ojcem duchowym. I dla was, babcie, dziadkowie, dedykuję to. Jesteście naprawdę wspaniałymi ludźmi. Jesteście wspaniałymi ludźmi. Wiecie, dlaczego najlepiej się to odbiera? Bo te wnuki, te małe dzieci obserwują was w każdej sytuacji. Wtedy, kiedy babcia kroi coś tam w kuchni, kiedy sprząta, kiedy tam coś martwi się, kiedy się krząta, wtedy najlepiej obserwują was i wtedy was chcą naśladować. Wtedy albo was chcą naśladować, albo powiedzą, to będę robił inaczej. I bądźcie ojcami. I ja bym przy tej okazji chciał też powiedzieć o moim dziadku. Kiedyś każde dziecko, każdy chłopak chyba w dzieciństwie marzy o tym, żeby postrzelać z łuku. Kto nie marzył o takim czymś? Ja był dzieckiem. Każdy na pewno z nas marzył. I wiecie, ja kiedyś tam w dzieciństwie, pamiętam, chciałem strasznie postrzelać sobie z łuku, no ale nie wiedziałem, jak to zrobić. Jak zrobić łuk, jak zrobić strzały. Zabierałem się do tego, nie wychodziło i poprosiłem mojego dziadka, no bo to oczywiście była jedyna osoba kompetentna, która wiedziała, jak zrobić łuk. I wiecie, poprosiłem go, żeby mi zrobił łuk, żeby mi zrobił strzały. Chodziłem za nim, on trochę się tak, wiecie, ociągał, miał swoje zajęcia, może też myślał, że to niebezpieczne takiego małego dziecka. Ale w końcu dał się namówić, jak na wszystko inne, nigdy mi niczego nie odmówił. Oczywiście musiałem poczekać odpowiedni czas, ale namówiłem go. Zrobił mi łuk. Najpierw szukaliśmy, długo szukaliśmy, bo nie mogliśmy znaleźć odpowiedniego materiału na ten łuk. Wiecie, lasu dookoła pełno, ale dziadek odpowiednio gałąź musiał znaleźć. I wiecie, kiedy znalazł to, naciągnął zamiast cięciwy zwykły sznurek od słomy i zrobił mi tam kilka strzał. Pokazał mi, jak się z tego strzela i ja strzelałem. Miałem niesamowitą frajdę. Cieszyłem się z tego, nie powiem jak dziecko, bo byłem dzieckiem. I wiecie, pamiętam to do dzisiaj, że niesamowitą radość, niesamowitą frajdę miałem z tego, kiedy strzelałem z łuku. Zrobiłem sobie tarczę, zrobiłem sobie ze siana taki coś, że te strzały tam się wbijały do tego. Cieszyłem się niesamowicie. I wiecie, każdego dnia oczywiście wszystkie strzały były pogubione. Bo tam gdzieś jedna poleciała, już nie znalazłem, tu gdzieś jedna do lasu wleciała, jedna się złamała i każdego dnia znowu męczyłem dziadka, żeby mi znowu kilka strzał zrobił. I kiedyś popołudniem, pamiętam, taki lekki zachód słońca już był, kiedy on siedział na tej stolicy, się to nazywało, i robił mi te strzały, to ja się tak patrzę i mówię, dziadek, a powiedz mi, czy jest możliwe, żebym strzelił w słońce? I wiecie, on tak przestał robić te strzały, patrzy się na mnie, patrzy się na to słońce, i mówi, a czemu nie? I ja mówię, to zrób mi strzałę, chcę spróbować strzelić słońce. Mówi, pomogę ci i strzelisz słońce. I wiecie, on mi pomógł naciągnąć, mówi, musisz bardzo mocno naciągnąć ten łuk. Musisz tak, ile tylko masz sił. Wiecie, ja aż mi tutaj żyły wyszły, tak naciągałem, dziadek mi pomagał. Wycelowałem sam środek słońca, za bardzo dużo nie widziałem, bo jeszcze słońce mocno świeciło. Wypuściłem strzałę i poleciało. I obydwaj nie widzieliśmy więcej tej strzały. Wyobraźcie sobie, że byłem pierwszym człowiekiem, który wystrzelił strzałę na słońce. Może nie uwierzycie w to, ale ja przez rok czasu wierzyłem, co najmniej rok czasu wierzyłem, że ja strzeliłem w słońce. I wiecie, teraz, kiedy z perspektywy czasu myślę o tym, dlaczego on mi nie powiedział, że słońce jest oddalone od Ziemi o kilka tysięcy lat świetlnych? Albo że mi nie powiedział, że to jest niemożliwe, żeby tam to strzelić. Przecież to jest tak daleko. Albo nawet, że kiedy strzała przebija atmosferę, że ona się może spalić, że ona się złamać może, że to jest niemożliwe, że nawet doleciała do 100 metrów. Nie powiedział mi nawet, że to jest nielogiczne albo cokolwiek. On powiedział, strzelaj. Ja widzę duchowego Ojca. Bóg Ojciec... Mój dziadek był ograniczony w tych rzeczach, ale Bóg Ojciec nie jest ograniczony w niczym. Amen? Zgodzicie się ze mną? Nasz Bóg Ojciec niczym nie jest ograniczony. I On, kiedy powie ci, że możesz strzelić w słońce, to ty to możesz zrobić. Halleluja. Wiecie, dało mi to niesamowity obraz. Dało mi to niesamowity obraz. Nie tłumaczył logicznie. Nie mówił, to jest niemożliwe. Musisz coś zrozumieć jeszcze w życiu. Nic mi takiego nie mówił, ale powiedział, możesz to zrobić. I takim jest nasz Bóg. On mówi, możesz to zrobić. Kiedy rozkoszujesz się Jego wolą, kiedy kochasz Go, jesteś w Nim społeczności i chcesz zrobić coś dla Niego, chcesz zrobić coś dla siebie, chcesz zrobić coś dla bliskich, to mówisz, Panie, ja wierzę, że to jest możliwe. Amen. Halleluja. Amen.
I przynosisz owoce, przynosisz radość Ojcu. On się cieszy z tego. Musimy wrócić z powrotem do początku, kiedy w księdze, pierwszej księdze Mojżeszowej jest napisane, kiedy Bóg stworzył człowieka. Wiecie, to jest niesamowite. Ja często czytam pierwszą księgę Mojżeszową. I tam jest napisane, że On to wszystko stworzył mocą swoich słów. On to wymarzył, wymalował, wymyślił i powiedział, niech się stanie. Halleluja. Wiarą, niech się stanie. A Duch Święty cieszył się i produkował, i robił. I szalał koło Niego, cieszył się razem z Nim. I wiecie, kiedy to wszystko stworzył, On chciał mieć kogoś, kogo był podobnego do siebie, żeby mieć z Nim społeczność, stworzył człowieka. I stworzył go na swój obraz, swoje podobieństwo. I to mnie niesamowicie ujmuje. Wiecie, człowiek stracił to. Stracił to przez grzech. I Bóg przez lata, przez wieki myślał, jak zrobić z powrotem, żeby mieć z Nim relację. Były ofiary za grzech, były odkupienia, aby człowiek znowu się trochę przybliżył do Niego, aby mieć z Nim relację, aby mieć z Nim społeczność. Wyobraźcie sobie, jak On bardzo tęskni do Ciebie, jak On bardzo tęskni za tym, aby mieć z kimś społeczność, z człowiekiem, konkretnie z nami. I wiecie, w końcu posłał Jezusa Chrystusa. Jest tylko jeden sposób, aby odkupić na wieki człowieka, aby go odkupić z grzechu, aby naprawić to, co zostało zepsute tam wtedy. Posłał Jezusa Chrystusa i powiedział, Synu mój, Ty to musisz zrobić. Umrzeć jako sprawiedliwy za grzesznych ludzi, abym ja miał z nimi społeczność. I zrobił to. Pan Jezus przyszedł na ziemię, oddał swoje życie. Oddał swoje życie bez reszty. I powiedział, że za grzechy nasze krew Jego się polała. Był ubiczowany i ubity. Sińcami i ranami Jego jesteśmy co? Uleczeni, halleluja. Odkupił nas na wieki. Jest napisane, usprawiedliwił nas. Wiecie, jak to wygląda? To wygląda tak, że ty i ja, kiedy stoimy przed Bogiem, to szatan przychodzi i mówi, to jest grzesznik. Przecież on zrobił to, 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 to i tamto. A Bóg mówi, ja widzę mojego Syna, Jezusa Chrystusa. Nie widzę żadnego grzesznika. Ja mam z Nim społeczność, ja z Nim rozmawiam. To jest moje usprawiedliwione dziecko zbawione. Halleluja. Amen? To zrobił dla nas Bóg Ojciec i On dzisiaj tak samo tęskni za Tobą. On chce razem z Tobą mieć społeczność. Każdego dnia wypatruje Ciebie. Każdego dnia chce, żebyś poznawał Jego wolę, żebyś prosił Go o cokolwiek, bez żadnych ograniczeń, abyś przynosił owoce. Halleluja. A my to możemy uczynić dzięki wierze. Dzięki temu, że uwierzymy Mu. Że nie będziemy spekulować. Ale kiedy Boża obietnica mówi, Panie, mogę to zrobić dla Ciebie. Halleluja. Zrobię to dla siebie, dla Ciebie. On się cieszy. Wiecie, diabeł przychodzi często i mówi, Ty chcesz coś dla siebie, a to takie nieduchowe jest. Chcesz, żeby Ci się dobrze powodziło, a to wcale nie jest duchowe. Wiecie, przez grecką filozofię chrześcijaństwo zeszło na taki tor, że tylko biedni i wiecie, poniżeni, tacy udeptani to są, mogą być chrześcijanie, ale bogaty człowiek nie jest w stanie. Moim zdaniem jest tak, że najbogatsi ludzie to powinni być wierzący ludzie. Najbogatsi ludzie na świecie. Zgadzacie się ze mną? Aby Ewangelia była głoszona, aby Słowo Boże mogło być rozwijane. Wiecie, Bóg tego chce. Bóg chce, abyś miał powodzenie. Jedno z Jego imion jest Bóg El Shaddai. Więcej niż potrzeba. Ja kiedy się modlę, często wielbię Boga i modlę, powtarzam to imię. Więcej niż potrzeba. Boże, Ty obdarowujesz ponad miarę. Ponad miarę. Nie tylko tyle, ile potrzebuję, ale ponad to. Halleluja. El Shaddai. To jest wspaniałe. I wiecie, w tej obecności Bóg chce mieć razem z Tobą społeczność. Chce mieć razem z Tobą społeczność. I On powiedział, tylko wierzcie, że się stanie i otrzymacie. Halleluja. W jednym innym miejscu powiedział, jakbyście mieli wiarę jak małe ziarnko gorczycy. I powiedzielibyście tej górze, żeby się rzuciła w morze, a nie wątpilibyście, to się stanie. I wiecie, my sobie to interpretujemy na różne sposoby. Ale ja chcę powiedzieć o autentyczności. Pan Jezus był tak mocno przejęty tym, aby uczniowie przyjęli to, że On powiedział rzeczywiście o tej górze. Wiecie, gdyby to było wolą Bożą, a na przykład przeszkadzałaby Czantoria, to byśmy ją przenieśli nad Bałtyk, do Gdańska na przykład, nie? I zrobilibyśmy to, nie ma problemu. Ale nie zgodzimy się na to, bo ona ma być tu w tym miejscu i Gdańsk niech zostanie Gdańskiem, a nasza Czantoria niech zostanie tutaj. Amen? Wszyscy się zgadzamy z tym i nie będziemy tego robić. Ale Pan Jezus dokładnie taki przykład dał. Mówi o prostej górze. Mówi o górze, jeżeli byście mieli wiarę i nie zwątpicie. I chce nam dać do zrozumienia, że taka właśnie powinna być nasza wiara. Taka powinna być nasza wiara. Jeden jest taki mocny przykład, Słowie Bożym, kiedy Pan Jezus przeciska się w tłumie. Może setki, tysiące ludzi się przeciskają i wiecie, jeden, drugi ramionami tylko się przeciskają, przepychają się, żeby droga podążała do przodu. I w pewnym momencie
pewna kobieta, jedna kobieta powiedziała o sobie w swoim sercu, dotknę się z kraju jego szaty i będę uzdrowiona z krwotoku. Wiecie, Pan Jezus to zauważył. Pan Jezus wychwytuje wiarę. Ja wam chcę powiedzieć, że On wychwytuje wiarę. Było może tysiące ludzi, nie wiemy ile tam mogło być, a jedna osoba miała wiarę i Pan Jezus to zauważył. To mnie niesamowicie zachwyca. Jedna osoba uwierzyła i powiedziała, tylko się Go dotknę i będę uzdrowiona. Dotknęła się i została uzdrowiona. A Pan Jezus odwrócił się i mówi, kto mnie dotknął? A uczniowie się roześmiali, mówi, Panie, się pytasz, kto Ciebie dotknął? Przecież za chwilę tutaj zmiażdżą Ciebie, a Ty się pytasz, kto Ciebie dotknął? Nie. Jedna osoba tutaj jest wierząca. I Pan Jezus wychwytuje wiarę. Jest napisane, że czy Syn Człowieczy, kiedy przyjdzie, czy znajdzie wiarę na ziemi? On patrzy na wiarę. Ja wam powiem, Bóg jest wszechmogący. Bóg może wszystko. I gdyby Bóg patrzył na potrzeby ludzi, to już wszyscy by byli uzdrowieni. Wszyscy by byli zbawieni. Wszyscy by byli bogaci. Wszystko by było załatwione. Gdyby Bóg patrzył na potrzeby ludzi. Ale Bóg patrzy na wiarę. Dam wam obraz. Gdybyśmy popatrzyli na ziemię z lotu ptaka w nocy, to wygląda to tak. Jest ciemno, jest wszędzie ciemno. I tylko tam, gdzie jest wiara, zapala się światło. I Bóg w tym momencie zaczyna działać. Zapala się tu światło, Bóg działa. Halleluja. On dał swoje słowo i to słowo jest na niebie. I kiedy pojawia się następne światło, Bóg działa. Halleluja. Kiedy uwierzysz, Bóg zaczyna działać. Kiedy uwierzysz, ochrzcisz się, Bóg zaczyna działać. To się dzieje. Halleluja. Jesteś zbawiony. I to się dzieje. Bóg działa na wiarę. Bóg nie działa na potrzeby, bo On by już zaspokoił wszystko, ale On działa na wiarę. Tam, gdzie jest potrzeba i ktoś wierzy, to wtedy Bóg zaczyna działać. Amen? Kiedy przychodzimy do Niego z wiarą, kiedy przyszedł do Niego setnik, powiedział, Panie, ja mam sługi, kiedy jednemu mówię, idź, to idzie, a kiedy mówię, przynieś, to przyniesie. Powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiony mój syn. Pan Jezus powiedział, słuchajcie uczniowie, obrócił się do nich i mówi, słuchajcie, w całym Izraelu takiej wiary nie znalazłem. Ten człowiek rozumie, co to jest wiara. On wie, że musi paść słowo i uwierzył, on już wierzy i to się mu stało. Całe niebo było zachwycone tą sytuacją. Wyobraźcie sobie, wiara znalazła Słowo Boże. Pan Jezus bardzo chętnie mówi, idź, jest uzdrowiony w tym momencie. Nie miał innych słów. Była wiara, było Słowo Boże. I takiej postawy oczekuje Bóg od nas. Wiary. Halleluja. Wiara jest niesamowitą substancją, kiedy jest połączona ze Słowem Bożym. Halleluja. To jest to, co wyzwala moc Bożą. Amen. Inny przykład, kiedy Pan Jezus w Ewangelii Marka najlepiej to widać, Pan Jezus chodził i jest napisane, że uzdrawiał wszystkich chorych, wszystkich źle się mających, wszystkich, którzy byli opętani, uwalniał. I jest napisane tylko, że kiedy przyszedł do Nazaretu, do swojego rodzinnego miasta, nie mógł wielu cudów uczynić z powodu ich niewiary, tylko niektórych uzdrowił. My byśmy się może nawet tylko tymi kilkoma uzdrowionymi zadowolili. Ale Pan Jezus tam miał wielkie plany. On mówi, czy mnie będą oczekiwać, czy będą wiarą przyjmować. Ale z powodu ich niewiary nie mógł wielu rzeczy uczynić. Wiecie, są dwie rzeczy, które bardzo przeszkadzają, żeby wiara mogła wzrastać. Jest doświadczenie i nasze rozumowanie logiczne. Kiedy my zaczynamy spekulować i myśleć, że to jest niemożliwe, kiedy diabeł podsuwa nam myśli i mówi, przecież widzisz, że w przestrzeni czasu takie rzeczy się nie dzieją. Kiedyś może tak, bo wtedy nie było rozwiniętej nauki, wtedy nie było modernizacji, ale dzisiaj wszystko jest na tacy, wszystko można wytłumaczyć. Europa cierpi na takie coś. Europa jest tak mocno rozwinięta, jest tak modernizacja, tak jest nauka, postęp do przodu wyprowadzony, że uczeni nawet by się zastanawiali, po co dzisiaj wiara? Wszystko masz gotowe na tacy. A to, co jest niemożliwe, to jest niemożliwe. Albo to człowiek osiągnie kiedyś, albo już nigdy nie osiągnie. Natomiast chrześcijanie różnią się od nich tym, że mają żywą wiarę w sercach swoich. Halleluja. Jak możesz wzbudzić, a jak może wzrosnąć wiara w twoim sercu? Słowo Boże. Słowo Boże. Słowo Boże jest napisane, że wiara rośnie przez słuchanie. A słuchanie przez Słowo Boże. Nie jest możliwe inaczej wiary nabyć, wiary, żeby wzrosła w nas, jak tylko przez Słowo Boże.
I to jest niesamowite. Wiecie, czytajcie Ewangelię, czytajcie Słowo Boże. Czytajmy, razem rozkoszujmy się Bożym Słowem, bo wtedy buduje się Twoja wiara, wtedy wzrasta Twoja wiara. Wiecie, ja kiedyś modliłem się o swoje uzdrowienie. Modliłem się, nikomu o tym nie chciałem powiedzieć, bo chciałem sam dostać swoje uzdrowienie. Powiedziałem, nie będę nikogo prosił, bo to jest łatwe kogoś poprosić o uzdrowienie, ja będę się modlił sam. I będę wiarą oczekiwał Bożego uzdrowienia. I wiecie, ja w pewnym momencie przyszło taki moment, że diabeł prawie, że udało mu się oszukać mnie, że Boże uzdrowienie nie jest dla wszystkich. Zaczęło już mi to być, może Twoją wolą nie jest, żebym był uzdrowiony. Takie myśli mi przychodziły. Ale wtedy na nowo tarczę wiary. Dziękuję Duchu Święty, że to pomogłeś. Mogłem użyć tarczę wiary i zacząłem odbijać te myśli. I zacząłem czytać Ewangelię. I zacząłem zauważać, że Pan Jezus ani jednego nie ominął. Nikogo nie ominął. Każdy, kto do Niego przyszedł, gdzie Pan Jezus przyszedł, każdy był uzdrowiony. Każdy był nakarmiony. Z 5000 ani dziecko nie było pominięte, ani kobiety, ani mężczyźni. Wszyscy byli nakarmieni. Pan Jezus gdziekolwiek przyszedł, uczynił wszystko do końca. I ja powiedziałem, Panie Jezu, Twoją wolą jest, aby każdy był uzdrowiony. Zacząłem to wyznawać swoimi ustami. Zacząłem to mówić i zacząłem wielbić Boga za moje uzdrowienie. Zacząłem Mu dziękować za moje uzdrowienie. I to jeszcze trwało i trwało i dziękowałem. Wiecie, i próby przychodziły dalej. Przychodziły dnie, a tu się nic nie poprawiało. Ale w pewnym momencie zacząłem zauważyć, że ja już byłem zupełnie myślami gdzieś indziej. Wiarą już przyjmowałem inne rzeczy, a wtedy przyszło uzdrowienie. Halleluja. Wiecie, może daleka droga z nieba do mnie była wtedy, ale ja dziękuję Bogu, że dzięki wierze i ufności, której nie musiałem porzucić. Dzięki Bogu to się stało. Halleluja. I dzięki temu doświadczeniu mogę wielbić Pana, że to zawsze przychodzi. Kiedy wierzysz, masz obietnicę Boże i wiesz, że to jest wolą Bożą, a wolą Bożą jest, abyśmy byli uzdrowieni. To się dzieje. Halleluja. Tylko wierzcie. Proszę Was, tylko wierzcie, że się stanie, a otrzymacie. Amen? Łapiecie to? Tylko wierzcie, że się to stanie. Nie miejcie chwili zwątpienia. Tak jak ja wierzyłem, że trafię w słońce. I nie miałem ani chwili zawahania, bo dziadek powiedział, że można. Tak samo wierzcie Bożemu Słowu. Powiem tak, nie wiem, czy dobrze pamiętam, ale jeden z apostołów, chyba to był Smith Wigglesford, jeden z apostołów wiary, przyszedł do niego uczony człowiek, profesor, nauczyciel i mówi mu tak, słuchaj Smith, ty wierzysz, a wiecie, z tego czytaliście jego biografię, jego życie, on uzdrawiał chorych, wszystkich, którzy przychodzili, kładł ręce, to się działo, Bóg w potężny sposób manifestował swoją moc. I kiedyś przyszedł do niego uczony, inteligentny człowiek i mówi, słuchaj, trochę to tak z tą twoją wiarą nie jest do końca, bo to jest trochę nielogiczne. Popatrz się, jak może w Słowie Bożym wyczytałem, że Jonasza połknął wieloryb. Przecież on się planktonem żywi, mały przełyk ma, on nie jest w stanie nawet ręki człowieka połknąć. A w Słowie Bożym taki coś pisze i ty w to wierzysz? A Sweet Wigglesford mówi tak, wiesz, nawet gdyby pisało, że Jonasz połknął wieloryba, to bym w to uwierzył. I taka jest wiara. Takiej wiary Bóg wymaga. To jest to światełko z lotu ptaka. Tam się pojawia światło, wierzysz, masz Bożą obietnicę, Bóg błogosławi. Bóg daje ci błogosławieństwo finansowe. Bóg daje ci błogosławieństwo uzdrowienia. Bóg daje ci błogosławieństwo zbawienia swoich bliskich. Halleluja. Wierzysz i nie wątpisz to. Modlisz się i dziękujesz Bogu. I wyznajesz. Tak samo wiara musi być wyznawana. Diabeł to musi też słyszeć. Diabeł też musi usłyszeć, że ty wyznajesz i nie załamujesz się. Że ty nie przestajesz wierzyć. Wiara jest czymś, co jest potrzebne nam od początku do końca. Wiecie, wiarę człowiek ma, kiedy się rodzi już. To jest taka przyrodzona wiara. To jest mały dar od Boga. I to jest to, że ty, kiedy idziesz do sklepu, to wierzysz, że tam jest chleb. Bo jeżeli byś nie wierzył, to byś po prostu nie poszedł do sklepu. Jeżeli idziesz na autobus, to wierzysz w to, że ten autobus odjeżdża o tej godzinie. Jeżeli zrobisz zadanie, to wierzysz w to, że nauczyciel w szkole oceni go prawidłowo. I to jest taka wiara naturalna. Ale Słowo Boże też mówi, że kiedy przyjmujemy Jezusa Chrystusa, Bóg daje nam dar wiary. Odpowiednią miarę. Każdemu daje wiarę. Nie ma człowieka tutaj na tym miejscu, żeby nie miał wiary. Każdy z nas ma wiarę. Pan Jezus mówi o tej wierze, że choćby była tak malutka, jak najmniejsze ziarno na świecie, to wystarczy, aby wszystko zrobić. To wystarczy. Halleluja. Trwajmy w Bożej obecności, w Bożej woli, bo to wystarczy, aby ta wiara mogła zacząć działać. I ja bym chciał Was zachęcić na nowo. Zachęcić tym bardziej, bo Słowo Boże mówi, że bez wiary podobać się Bogu nie można. Kto bowiem
nie wierzy w Niego, to nawet niech nie przychodzi. W liście Jakuba jest napisane, że jeżeli ktoś przychodzi do Boga, musi wiedzieć, że On istnieje i obdarowuje tych, którzy Go proszą. Amen? Jeżeli ktoś nie wierzy, że Bóg obdarowuje, że chce Cię obdarować, to jest tam przyrównany do fali morskiej, miotanej tu i tam. Jest tam akurat mowa o mądrości. Jeżeli ktoś potrzebuje mądrości, niech prosi. Ale wiecie, fala morska miotana tu i tam. I niech taki nie mniema, że cokolwiek otrzyma od Pana. Tak jest napisane. Dlatego my musimy wierzyć, a to się dzieje dzięki Słowu Bożemu. Jeżeli poznasz wolę Bożą, poznasz, że od Boga pochodzą tylko dobre i doskonałe rzeczy. Amen? Czytacie to często? Ja często otwieram to Słowo Boże, modlę się tym Słowem. Boże, dziękuję Ci. Kiedy wstaję rano, modlę się tak. Boże, dziękuję Ci, że od Ciebie pochodzą najlepsze, dobre rzeczy dla mnie. Że u Ciebie nie ma nawet chwilowego zaćmienia. U Ciebie nie ma ciemności. U Ciebie jest światło. I dziękuję Ci, Panie, że od wczoraj między mną a Tobą się nic nie zmieniło. Że Ty jesteś ten sam i tak samo możemy mieć relacje jak wczoraj. Halleluja. I każdego dnia, kiedy wstaję, rozkoszuję się nią. A potem czytam Słowo Boże i dziękuję Bogu, że Jego wolą jest po to, abyśmy byli zbawieni. Bóg tęskni i marzy za tym, aby to, co było w raju, aby to, co było w Edenie, aby było z powrotem. I On to uczynił przez Jezusa Chrystusa. On to przywrócił. On to przywrócił do Twojego i mojego życia, ale musisz w to uwierzyć. Dlatego, że kiedy temu nie uwierzysz, będziesz wątpić w to, nigdy tego nie skosztujesz. Wiarą musimy przyjąć, wiarą musimy się tego uchwycić. Słowo Boże, kiedy mówi, że uwierz, a będziesz zbawiony Ty i Twój dom, to uwierz temu Słowu. Zacznij się modlić, zacznij wyznawać to Słowo i to się stanie. Halleluja. I nie wątp ani jednego dnia, ani jednej chwili. Jest potrzebny czas. W jednym momencie się to dzieje szybko, w drugim momencie się to dzieje w odległym czasie. Ale to się stanie. Amen? Halleluja. Tylko wierzcie, o cokolwiek byście prosili, tylko wierzcie, że otrzymacie. Doświadczenie jest takim jednym przeszkodą, która bardzo mocno przeszkadza w tym. Wiecie, nie jest złe być doświadczonym, nie jest złe mieć swoje jakieś tam już przeżycia, ale często doświadczenie przeszkadza w tym, bo czegoś, czego nie spróbowałeś, co nigdy nie zadziałało w Twoim życiu, coś, co kiedyś, to wyobrażasz się, że to się nigdy nie stanie. To nigdy nie zadziała. Ja miałem takiego znajomego, kiedyś modliliśmy się o przebudzenie. To był początek 89-90 rok. Modliliśmy się o przebudzenie w grupkach, modliliśmy się o to, żeby Duch Święty zaczął działać. Nawet sami nie wiedzieliśmy, jak to ma się stać, ale modliliśmy się o to. Prosiliśmy Boga, aby posłał Słowo, aby ludzie zaczęli przyjmować Jezusa Chrystusa. I wiecie, ja miałem takiego znajomego, który bardzo gorliwie się modlił. Kiedy on się zaczynał modlić, to wszyscy, choćby nawet ktoś był zaspany o północy, zaczynał się razem z nim modlić. Duch Święty spoczywał na nim, miał dar modlitwy. I kiedy on się modlił o przebudzenie, kiedy on się modlił zwłaszcza o wylanie Ducha Świętego na nowo, na zgromadzenie, na społeczności, to myśmy wszyscy byli zaskoczeni jego gorliwością, jego gorącością, wiecie? Ale w pewnym momencie stało się tak, że Duch Święty zaczął działać. Zaczął działać, przychodziły manifestacje, przychodziły Boża obecność, ludzie zaczęli być uzdrawiani, ktoś tam wyznawał grzechy, ktoś tam w zgromadzeniu zdarzyło się, zaczął wychodzić demony. Wiecie, i zaczęły się dziać rzeczy. I nie pamiętam, jaki to był moment, albo co się tam wydarzyło, ale w pewnym momencie on się odsunął na bok. I ja zmartwiony poszedłem do niego, mówię, ty taki gorący naprzedzie, najbardziej modlący się o przebudzenie i ty jakoś tak zostałeś z tyłu, czemu tak robisz? A on mówi, że to nie jest to poruszenie Ducha Świętego, o które on się modlił. Wiecie, doświadczenie często może zrobić to, że nie wychwycisz czasu. Może nam przeszkadzać w tym, że chcemy akurat być uzdrowieni w ten sposób, a nie w ten. Naaman miał z tym problem. Pamiętacie historię Naamana? On sobie wyobrażał, że tak, zabierze złoto, pojedzie do kraju, tam go przyjmą w niesamowicie wspaniałych komnatach, ktoś tam wypowie nad nim jakieś zaklęcie i będzie uzdrowiony ze swojego trądu. I on miał swoje wyobrażenie, miał doświadczenie, pytał się, jak się to dzieje, miał swoich czarowników, miał swoich różnych wróżbitów i oni to wiedzieli, jak to się dzieje, ale to się nie mogło stać, trędowaty był dalej, więc pomyślał sobie, może w taki sam sposób, tylko zmienię Boga, pojadę do Izraela. I pojechał do Izraela i wiecie, kapłan mu mówi, idź do Nilu i 7 razy zanurz się do Jordanu, tak? Mówię o Nilu. 7 razy zanurz się w wodzie. I dla niego to była obraza. On w tym momencie swoje doświadczenie miał przed oczami. Ja taki wódz, ja taki przywódca i ja się tutaj będę w jakieś
brudnej wodzie zanurzał, upokorzał się przed wszystkimi. I wiecie, to często bardzo przeszkadza nam w tym. Ale chcielibyśmy się modlić, chcielibyśmy czytać Słowo Boże, aby Duch Święty zachęcał nas do tego, abyśmy mogli rozumieć Bożą wolę, abyśmy rozumieli Bożą wolę, abyśmy się nawet na chwilę nie zawahali, abyśmy modlili się o swoich bliskich, kiedy się modlisz i już czasami trochę sił ci brakuje. Chcę ci przeczytać słowo, nie porzucaj swojej nadziei, nie porzucaj ufności, która ma wielką zapłatę. Halleluja. Amen. Albowiem wytrwałości wam potrzeba, abyście, gdy wypełnicie wolę Bożą, dostąpili tego, co obiecał. Halleluja. Bóg ma niesamowite rzeczy dla ciebie przygotowane. Ja to chyba powiedziałem już 30 razy dzisiaj. Ale ja chcę to powtórzyć jeszcze raz. Całym Bożym Słowie nie znalazłem ani jednego miejsca, kiedy Bóg nie chciałby kogoś uzdrowić, kiedy Bóg nie chciałby kogoś zbawić, kiedy chciałby kogokolwiek ominąć. Jeżeli dzisiaj sobie myślisz, że już tyle lat się modliłeś i modliłaś o swoje uzdrowienie, o swoje rodzinę, o swoich bliskich i jakoś nie widzisz rezultatu i nie wiesz, czy to jest wolą Bożą, chcę cię wyprowadzić z tego błędu i powiem ci, to jest wolą Bożą. Czytaj Słowo Boże, karm swoją wiarę i na nowo podejmij walkę o swoją wiarę. Podejmij ból o swoją wiarę. Zacznij wierzyć w to słowo, które dostałeś od Pana. A to się stanie, to się dzieje. Halleluja. Wielkie rzeczy dlatego się dzieją tylko, że ktoś otrzymał obietnicę, a Bóg obietnice swe spełnia. Amen? Bóg obietnice swe spełnia. Tam w tej pieśni śpiewaliśmy o Abrahamie. Niesamowity przykład człowieka. Wiecie, Bóg do niego pewnego dnia powiedział: Abrahamie, spakuj swój dobytek, swoją rodzinę i idź. Wyjdź z Ur Chaldejskiego. Abraham otworzył pewnie mapę i patrzy się: Boże, ale gdzie mam iść? Pokaż mi miasto, muszę z GPS-a wbić ten, żeby wiedzieć, którędy iść, żeby ominąć góry, ominąć zbójników, pustynię czy wodę, gdzie tam, żebym nie zabłądził, żeby moje bydło nie wyschło. I którędy mam iść? Jak to się stanie? Jak to może być? Bóg do niego powiedział: Abrahamie, wyjdź z Ur Chaldejskiego. Abraham się spakował i wyszedł. Pokażcie mi większą wiarę. Jeżeli dzisiaj Bóg by ci powiedział: spakuj się do swojego samochodu i wyjedź. Jakże trudno by było uwierzyć. Abraham tak zrobił. I popatrzcie się, takich ojców wiary potrzebujemy. Nasze dzieci, nasze wnuki potrzebują ojców wiary. Chcę to jeszcze raz podkreślić. Potrzebują ojców wiary, którzy nie mówią: uważaj, to jest niemożliwe, tego ci nie wolno, bo nikt tak nie robił w rodzinie nigdy. Nigdy się to nie stało, doświadczenie, wiecie, ale tych, którzy trzymają się Słowa Bożego i mówią: idź tą drogą, którą cię Bóg prowadzi. Rób tak jak ja, postępuj tak jak ja, a idź nawet dalej. Halleluja, halleluja. Aby nasze poznanie mogło przedłużyć następnemu pokoleniu, a następne pokolenie jeszcze dalej. Chcę wam powiedzieć coś z objawienia. Bóg przygotowuje Kościół do tego, aby był zabrany do nieba. I on znajdzie wiarę na ziemi. On musi znaleźć wiarę na ziemi. Bóg pośle Jezusa Chrystusa, kiedy wiara będzie na ziemi. Następny krok będzie ubranie Kościoła chwały. Ubranie w te wspaniałe szaty chwały. Ale musi być Kościół pełen wiary. Pełen wiary. Nie może być wątpiący. Kościół nie może wątpić. Przez Kościół ma świat zobaczyć różnorodną mądrość Bożą. Przez to, że kiedy wierzą i wyznają Słowo Boże, rzeczy się dzieją, cuda się dzieją i ludzie są zbawiani, są przyprowadzani. I wtedy, kiedy wierzę, a nie w oglądaniu, będzie Kościół mocny. Wtedy obleczę oblubienicę w swoją chwałę i przyjdzie ją zabrać taką, jaka jest opisana w Słowie Bożym. Amen? Dlatego, wiecie, nie mów sobie, że to jeszcze czas, jeszcze mogę sobie pospać, bo wiarę możesz przyjąć dzisiaj. Wiarą możesz przyjąć to słowo dzisiaj, a od jutra się zacznie inny etap w twoim życiu. Inny etap w twoim życiu. To, co miałeś niemożliwe do tej pory, od jutra, od dzisiaj może stać się rzeczami możliwymi. Halleluja. Dowiedziałeś się, może po raz pierwszy, może słyszałeś to dziesiąty albo tysiączny raz, że wiarą, kiedy się uchwycisz, wszystko jest możliwe. Wszystko jest możliwe. Amen. I dowiedziałeś się to i teraz już wiesz. A teraz uchwyć się Słowa Bożego, miej społeczność z Nim i zacznijcie uzgadniać. Halleluja. Kiedy wystąpi nas wyjątkowa i sytuacja, która naprawdę nie wiesz, o co chodzi. Idź jak apostoł Paweł i pytaj się osobiście Boga. Ale dzisiaj mam do ciebie poselstwo, że Bóg i Jego wolą jest po to, aby Kościół mógł się rozrastać, aby Kościół mógł się rozmnażać, aby Kościół był pełen mocy i chwały, aby dzieci były mocne, młodzieńcy, aby byli mocni, jak w Słowie Bożym jest napisane, że pisze do was młodzieńcy, gdyż Słowo Boże, co? Mieszka w was oficie, halleluja, i zwyciężyliście złego, aby to było wszystko na swoim miejscu. Pisze do was ojcowie, gdyż znacie tego, który jest w niebie. Halleluja. Jest czas, aby podjąć walkę wiary. Halleluja. Na nowo, jeżeli to zatraciłeś, jeżeli to jakoś zanikło, na nowo dzisiaj chcecie rozpalić.
Dar łaski, który dałeś, halleluja, który Bóg ci dał, na nowo niech rozpali się. Powiem wam jeszcze jeden przykład, teraz kiedy tutaj popatrzyłem na salę. Wiecie, nie tak dawno jak w tym tygodniu to było, pracowałem i jedna siostrzyczka kochana przywiozła samochód, że zepsuł się, nie chce chodzić. I dość skomplikowana sprawa, powiem wam, nie szło tego znaleźć, nie szło, samą wyobraźnią nawet już sięgałem, że to będzie trudna robota, bo było trochę takie zagadka. I kiedy podjęliśmy się tej pracy, to wiecie, aż byłem zaskoczony, że w tak szybkim czasie usterka po prostu tak wyszła, a naprawdę skomplikowana. I kiedy chciałem się dowiedzieć, o co tu chodzi, bo to zawsze się szukało dzień, dwa, trzy czasami takie usterki, a tutaj tak, dosłownie tak. I kiedy przyszła ta siostrzyczka po samochód, to posłuchałem przez chwilę, kiedy rozmawiałem z moją żoną i mówi sobie, a tatuś się tak modlił, żeby to szybko szło zlokalizować. I mi wtedy ulżyło. Ja sobie pomyślałem, tu cię mam. Już wiem, do kogo będę dzwonił, jak najbardziej będę sobie mógł dać radę, żeby się modlił z wiarą. Wiecie, wiara z modlitwą to jest substancja, która przenosi góry. To jest coś, co potrafi naprawić twój samochód. To jest coś, co potrafi zwrócić oblicze twojego dziecka do ciebie. To jest coś, co potrafi zwrócić to, co diabeł ci ukradł przez lata. Wiara z modlitwą, bez wątpienia, kiedy przychodzisz jak dziecko, do tatusia i mówisz, Boże, Ty nie masz żadnych ograniczeń, u Ciebie nie ma nic niemożliwego, a ja mam takie pytanie dla Ciebie, ja chcę to otrzymać. A Bóg się tak cieszy, jak ojciec cieszy się obdarowaniem swoich dzieci. Halleluja. I ja Was chcę zachęcić do tego, o ile nie ostrzec, chcę Was zachęcić, abyśmy podjęli na nowo wiarę. Żyjmy wiarą. To jest tak powiedziane, żyj wiarą. Ktoś mówi, jakiej Ty wiary jesteś? To nie o tę wiarę mi chodzi. Nie o tę wiarę mi chodzi. Chodzi mi o żywą wiarę. Kiedy Bóg mówi, idź i powiedz Mu o Jezusie, to Ty idziesz i mówisz Mu o Jezusie. Halleluja. I rzeczy się zaczynają dziać. Kiedy Bóg w swoim słowie mówi, żebyś zrobił to i tamto, to Ty to robisz i nie zastanawiasz się, czy to ma sens, czy to nie ma sensu. Amen? Halleluja. Tak jak Wigglesford mówi, gdyby to nawet Jonasz miał tego wieloryba połknąć. Jeżeli to jest Słowo Boże, to i tak w to wierzę. Halleluja. Bóg wymaga tego. W jednym z psalmów jest napisane, zaufaj Panu całym swoim sercem. I nie polegaj na własnym rozumie. Nasz rozum czasami lubi spekulować. Mówi, to jest niemożliwe, to tamto, to tamto. Ale nie polegaj na własnym rozumie. Halleluja. Ja wam powiem jeszcze jedno świadectwo. To akurat z mojego życia. Kilka lat temu chciałem kupić narzędzie do mojego warsztatu, do mojego zakładu. I kiedy chciałem kupić, była szeroka oferta, niesamowicie dużo narzędzi tego typu było. Drogie narzędzie, więc chciałem się trochę zastanowić, I wyobraźcie sobie, nikogo się nie pytałem o radę wtedy, jakoś tak nie miałem czasu nawet, jakie narzędzie kupić. Ale modliłem się też o to i powiedziałem Bogu w jednej modlitwie, Boże, chcę mądrze wybrać, a wiem, że Ty jesteś Bogiem, który chce dobrych rzeczy dla mnie, tylko dobrych rzeczy dla mnie, więc polegam na Tobie i wiem, że Ty mi tak pokierujesz, że kupię dobrą maszynę. I wiecie, nawet się nie zastanawiając nad tym, przedstawiciel przyszedł i mówi tak, pokazuje mi od razu tam od tych stron, któreś, ja tak się patrzę i mówię, te chcę maszynę. A on mówi, a dlaczego te? Przecież te są i tańsze, i bardziej widać tutaj rozwinięte, więcej funkcji. I tak mnie trochę przekonywał na inne. A ja jakoś nie miałem nawet ochoty rozmawiać. Mówię, chcę to. I jakiś pokój taki poczułem w tym momencie. I wiecie, kiedy już kupiłem tę maszynę, kiedy już dobrze się sprawuje ta maszyna i wszystko jest w porządku, jakiś rok temu przyjechał do mnie przedstawiciel handlowy z tej firmy i mówi sobie, patrzy się na tę maszynę najpierw i mówi sobie, dobrze wybrałeś. Okazuje się, że wszystkie z tego katalogu maszyny, które były tam, to są awaryjne, reklamacje, wszystkie miały jakieś wady, niektórzy musieli wyłożyć dużo pieniędzy, żeby ich naprawiać, a ty akurat w tym rejonie jako jedyny wybrałeś i nigdy te maszyny właśnie one się nie psują. I ja w tym momencie chciałem krzyknąć halleluja. Mogłem mu króciutko powiedzieć, że Bóg mi pomaga w każdej decyzji. Wiecie, uchwyćcie się wiarą. Mógłbym mówić dziesiątki świadectw, jak kupowałem samochód, jak robiłem jakiekolwiek zakupy inne. Chciejcie wiarą uchwycić się Boga. Halleluja. Musisz mieć przekonanie, że On chce dla ciebie najlepszych rzeczy. Jeżeli nie będziesz tego miał przekonania, to będziesz się zastanawiał, ciekawe, czy ja dobrze wybrałem, czy nie. Boże, czy ja dobrze wybiorę, czy nie. I będziesz wiecznie jak fala metana.
Musisz wierzyć pewnie, że Bóg chce najlepszych rzeczy dla ciebie. I wtedy idziesz i oczekujesz na Jego słowo. To, że coś tam otrzymasz, czy kupisz, czy cokolwiek, to jest tylko takie uboczne świadectwo, ale największa frajda jest w tym, że masz z Nim społeczność. I to jest naprawdę wieczne. Halleluja. Bo On zaplanował to z tobą. Chciałbym was zachęcić na nowo. Tak jak Pan Jezus. Powtórzę Jego słowa. Wiem, że On tutaj jest dzisiaj na tym miejscu. Właśnie się patrzę, gdzie siedzi. I chciałbym powtórzyć, o cokolwiek byście prosili w modlitwie, tylko wierzcie, że otrzymacie, a stanie się wam. Halleluja. Tymi słowami was zostawiam. Amen.